Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Ja bym może poprosił o inną okładkę książki Kaczyńskiego. Mówiliśmy ostatnim razem o... Tytuł audycji był taki: Kaczyński i jego ideolodzy. I analizowaliśmy książkę z roku 2011, Kaczyńskiego, książkę Polska naszych marzeń. Od razu zaznaczam, że nie były to moje marzenia, tylko marzenia Kaczyńskiego. No i dzisiaj posuwamy się dalej, ponieważ tytuł brzmiał i jego ideolodzy, i tam wymieniłem kilka co najmniej nazwisk, a jednym z nich, z tych nazwisk i tych osób potraktowanych jako ideolodzy, był historyk Andrzej Nowak. A więc mamy mówić dalej o ideologii PiS-u. I teraz taka uwaga wstępna może, że ja nie będę szukał tych ideologów w ogóle w dalszej części, bo to ma być cała seria audycji, proszę Państwa. Ideologia PiS-u jest złożona i na swój sposób, no z mojego punktu widzenia, perwersyjnie ciekawa. To jest właśnie ta książka Kaczyńskiego, Polska jego marzeń. I nie będę szukał tych ideologów wśród dziennikarzy, co mogłoby się wielu z Państwa wydać zabiegiem naturalnym i stosunkowo zresztą byłoby zabiegiem najłatwiejszym. Ideologia, skądinąd słusznie, może być kojarzona z czymś prymitywnym, prostackim, wulgarnym. No i tak jak wtedy, kiedy się słucha TVP, tygodników w sieci czy do rzeczy, można sobie wyobrazić, że właśnie tam powinniśmy szukać jakichś źródeł, które by nam pozwalały określić, opisać ideologię PiS-u. Ale to nie jest właściwe moim zdaniem podejście, a przynajmniej takie podejście byłoby dosyć powierzchowne. TVP do rzeczy czy tygodnik w sieci to propaganda. A propaganda jest tylko pochodną ideologii. To jest taki produkt uboczny ideologii. Jest powtarzaniem i przetwarzaniem myśli, które wytwarzane są przez ludzi o trochę szerszych poglądach, a ci dziennikarze je tylko powtarzają i wytwarzają tą ideologię osoby znacznie sprawniejszej intelektualnie od wulgarnych dziennikarzy. Jednym z takich poważnych intelektualistów, który moim zdaniem zasługuje na miano ideologa PiS-u, jest Andrzej Nowak. Intelektualista Andrzej Nowak. Mówiąc intelektualista, jestem jak najzupełniej poważny. Mówię to bez żadnej ironii. Andrzej Nowak jest z pewnością intelektualistą i to nie tuzinkowym. Dorobek Andrzeja Nowaka jako historyka budzić może podziw i jest z pewnością owocem jego upartej pracy i dowodem jego bardzo szerokiej erudycji. Jego książki poświęcone Rosji czytamy od dawna i z pewnością zawierają one liczne tezy, które są szeroko podzielane. A nawet mogą być traktowane jako prorocze. Można jednak być wybitnym intelektualistą, a jednocześnie wprząc swoją wiedzę w tworzenie ideologii partii politycznej. Można być wybitnym intelektualistą i zarazem wspierać politycznego wodza, któremu podpowiada się jakieś bardzo istotne idee. Można być tym wodzem zauroczonym, albo też widzi się w nim narzędzie realizacji
swoich własnych marzeń politycznych. Intelektualiści, dodajmy, to jest obserwacja, którą pewno i sam Nowak by uczynił, ulegają często złudzeniom tego typu, zauroczeniom. I budując, występując w roli intelektualistów, występując tam też w roli ideologów i budują dla polityków ideologiczne wyobrażenia, które służą do zdobycia władzy i oszukiwania mas. No, do tego trzeba wiele sprytu i intelektualnego talentu. Swoista intelektualna perwersja, by własną inteligencję i wykształcenie. Zatrzymajmy się może przy tej książce o dyskusji, przy tej okładce dyskusji wokół III Rzeczpospolitej, tej pierwszej okładce. Takie podjęcie się przez intelektualistę takiej roli, no brzmi troszkę jak, trochę jest perwersyjne. No bo własną inteligencję i wykształcenie używa się do tego, aby oszukiwać, omamiać zwykłych ludzi, którzy takich horyzontów nie posiadają, ludzi często ciężkiej pracy, którym nie było dane poświęcenie się czy książkom, studiom, różnym analizom. Ideologia, krótko mówiąc, jest perwersją jakiejś poważnej wiedzy, prawdziwej nauki i zamienia wiedzę w oszustwo. Takie oszustwo właśnie, takiego oszustwa dokonuje intelektualista, ideolog. No więc mamy mówić o ideologii PiS-u. Posłuchajmy teraz jednego z najpoważniejszych ideologów PiS-u, Andrzeja Nowaka. Zacznijmy od książki, którą Państwo tutaj widzą. No w ogóle będę się posługiwał, mówiąc o ideologii PiS-u, książkami, a nie artykułami prasowymi. Zacznijmy od książki Intelektualna historia III Rzeczpospolitej i, jak tytuł mówi, Rozmowy z lat 1990-2020. Jest to rzeczywiście imponujący zbiór wywiadów, które warto przeczytać. Czytałem wiele z nich z prawdziwą przyjemnością, z ludźmi takimi jak Władimir Bukowski, Ryszard Pipes, Piotr Wandy czy Roman Szporluk, no i tak dalej. Tylko zazdrościć Andrzejowi Nowakowi, że miał takich rozmówców, umiał z nimi rozmawiać. Właściwie można by mu pogratulować tej książki. Ale ważne spostrzeżenie. I 1/4 tej książki, liczącej imponujące 600 stron, to są wywiady z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim. Dodać trzeba, że książka ta wyszła w roku 2013, żeby było jasne, kiedy to się, ona się ukazała. I te wywiady, ta 1/4 tej książki, wywiady z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim, zamieszczone są w osobnym rozdziale, osobny rozdział pod ważącym tytułem Z Polską w centrum. Ja bym powiedział, są podstawy, żeby uznać, że to właśnie jest centralna część tej książki. A więc Andrzej Nowak wprowadził Lecha i Jarosława Kaczyńskiego do towarzystwa, w którym obraca się Piotr Wandycz, Roman Szporluk, przypomnijmy, jeden z najwybitniejszych historyków amerykańsko-ukraińskich, Władimir Bukowski, Ryszard Pipes i tak dalej, ale także Smolar,
zdawałoby się, inny obóz polityczny, a jednak wywiad z Eugeniuszem Smolarem w tym tomie jest całkiem ciekawy i warte przeczytania. No ale więc mamy to spostrzeżenie, że centralna część tej książki, mimo tej rozmaitości, to są wywiady z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim, ale nim przystąpimy do omówienia treści tych wywiadów, zacznijmy od wstępu do tej książki. On mówi dosyć wiele. Cytat, proszę Państwa, ja tu sobie notuję. Dokładnie, strona 8. Ten nowy etap w historii Polski zaczął się oficjalnie 31 grudnia 1989 roku, kiedy Sejm Kontraktowy przywrócił nazwę państwa polskiego Rzeczpospolita Polska. Już nie PRL, uwaga teraz to sformułowanie, w każdym razie nieformalnie. Nazwa Trzecia Rzeczpospolita wprowadzona została do przyjętej w kwietniu 1997 roku nowej konstytucji i nadal trwa już nie PRL, jeszcze raz powtórzone jest to sformułowanie, w każdym razie nieformalnie. Więc ten nowy etap, proszę Państwa, zaczął się od zmiany nazwy, a zdaniem historyka Andrzeja Nowaka nie zaczął się od obrad okrągłego stołu, czy wyborów 4 czerwca, czy też może od momentu, w którym Mazowiecki był pierwszym premierem niezależnego już rządu polskiego. No to jest znaczące. No to wyznacza pewną jak gdyby też periodyzację, zobaczymy, prawda. Ta data 4 czerwca, czy te wydarzenia 89 roku, jakim jest upadek komunizmu, są w gruncie rzeczy zepchnięte tutaj na drugi plan. No i zobaczymy, co stało się w roku 89, co dla Andrzeja Nowaka jest tak istotne. Ale w tym wstępie jeszcze jedno chcę zdanie przytoczyć, bardzo ciekawe, a mianowicie no jest ta nowa faza, bo on to nazywa fazą, etapem, prawda, nie epoką, broń Boże. I w tej nowej fazie, na tym nowym etapie trwa walka, która polega na tym, żeby wydensyfikować, strasznie trudny wyraz, wydensyfikować polską i europejską przestrzeń publiczną ze znaku krzyża. To we wstępie do takiej książki Nowak ma przede wszystkim do powiedzenia, że ten okres po 89 roku charakteryzuje się tym, żeby, już nie używajmy tego okropnego neologizmu, wydensyfikować, ale żeby usunąć w przestrzeni publicznej znak krzyża. To charakteryzuje ten okres. No jakby to powiedzieć, przed rokiem 89 krzyż był wszędzie obecny w przestrzeni publicznej. Andrzej Nowak wydaje się być świadomy o pewnych wyborów, jakie dokonuje. No i pisze bardzo otwarcie: historia intelektualna III Rzeczypospolitej bez rozmów z Tadeuszem Mazowieckim, Adamem Michnikiem, Leszkiem Balcerowiczem, Andrzejem Wajdą, Bronisławem Komorowskim, Zygmuntem Baumanem, zadaję tu znak zapytania, nie, to nie idzie. Oczywiście uprzedza, że te nazwiska świadomie pominął. Oczywiście te czy inne nazwiska toczących się dziejów w ciągu ostatnich 25 lat, nazwiska tych osób, pisze, dominują. Te osoby dominują nad polskim życiem politycznym. One, to co one czynią, głoszą, jest narzucone i utwierdzane przez wielkie media i główne instytucje III Rzeczypospolitej. To są te
dominującej jego zdaniem autorytety. Oni wydają się, pisze dalej Nowak, teraz zwycięzcami tej historii. Historia pisana przez zwycięzców jest zazwyczaj, uwaga, płaska. Jest zazwyczaj płaska. Ich historia ma krótki oddech. Koncentruje się na sekwencjach wydarzeń, które przyniosło zwycięstwo. I to się może tylko utrzymać krótko lub, jak pisze dalej, lub średnioterminowo. Ale długo potrwać nie może. I to właśnie stwierdzenie, uważam, historyk jest oparte na doświadczeniu, które zawsze się potwierdza. To pokonani, a część wciąż nie dający za wygraną, to oni mają perspektywę długoterminową i to są moi głównie rozmówcy. Ja myślę, że to są przede wszystkim dwaj bracia Kaczyńscy. Dysponują bez porównania większym potencjałem wzbogacenia naszego poznania dziejowego. Zmiana żywi się pokonanymi. To nawet ładnie brzmi, że pokonani ci słabsi zwyciężają w historii, ale zanalizujmy, co tu zostało napisane. A mianowicie tu zostało napisane, że po roku 89 są jacyś tacy powierzchowni, przypadkowi do pewnego stopnia krótkowzroczni zwycięzcy, tacy jak Michnik, Mazowiecki czy Geremek, oni bynajmniej nie pokonali komunizmu. Oni się dostali na szczyty i dominują. Pokonanych w ramach tego przewrotu 89 roku, zmiany fazy jedynie, a tymi pokonanymi jest polskość, polska tradycja, no a przede wszystkim tymi pokonanymi, przed którymi jest przeszłość, jest Kaczyński i Kaczyński. A więc taki jest tu sens tej wypowiedzi. Zwraca uwagę wywiad z Lechem Kaczyńskim z roku 2014, tutaj czy 13 w tej książce. Zatytułowany jest bardzo ciekawie, mogło być inaczej. Centralną myślą tego wywiadu jest stwierdzenie, że w Polsce panuje układ. Zwracam uwagę na to słowo, układ. Ci, którzy pamiętają tamte lata, wiedzą, jak modne było to słowo układ, który uniemożliwia lepszy, właściwy rozwój. I bardzo ważne stwierdzenie, że wstąpienie do Unii Europejskiej tylko ten układ cementuje. A przepraszam bardzo, to jest wywiad wcześniejszy. Pomyliłem się w tej chwili. Wywiad z roku 2000. A więc przed wejściem do Unii Europejskiej mamy coś bardzo nie w porządku. Mamy jakiś układ ciemne układy i wejście do Unii Europejskiej tylko to scementuje. Cytat z... To są słowa Kaczyńskiego. Nasz obecny system prawny, nasza konstytucja, system instytucjonalny wytworzone przez ostatnie 10 lat są w ogromnym stopniu niewydolne, ale zarazem bardzo skuteczne, gdy chodzi o hamowanie lub obronę pewnych interesów. Hamowanie, rozumiem, jakichś dobrych rzeczy, a obronę pewnych interesów. Kiedy wejdziemy do Unii, to poziom manewrowości, możliwości zmiany tego systemu spadnie dokładnie do zera. A więc cała teza książki Polska moich marzeń jest tak, że może nie jest tak źle, ale mogłoby być bez porównania lepiej, gdyby Kaczyński był przy władzy. A tutaj w roku 2000 jest powiedziane, że mogłoby być lepiej, cały czas mogłoby być lepiej, ale jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to ta Unia Europejska będzie przeszkadzała, żeby było lepiej. Przypominam, w samej tej książce oryginalnej Kaczyńskiego z roku 2011 jest
cały czas, że jest, może być lepiej ta teza, chociaż nie wiadomo dokładnie jak to zrobić, ale przeszkodą, żeby było lepiej, taką podstawową przeszkodą są elity. No i teraz powróćmy do tego cytatu. Trzecia RP to system broniący pewnych interesów. No nie jest powiedziane dokładnie jakich. I czy są to interesy Mazowieckiego, Geremka i Michnika, czy jakiejś finansjery, no skąd wiemy, że ten Geremek, Michnik i Mazowiecki z żadną finansjerą nie byli powiązani. Ich majątki, mimo że byli przy władzy, są mniejsze niż takich ludzi jak Obajtek i wielu innych dzisiaj. Używanie w ogóle w takich sformułowań pewne interesy, system, to zauważmy, jest typowa mowa populizmu. Andrzej Nowak, nieokreślone jakieś takie pojęcia, jeszcze raz, pewne interesy, system, no w czasach komunizmu było określone kręgi, było takie określenie. Wiadomo było, że to jakieś kapitalistyczne złe. No i Andrzej Nowak, którego mamy i powinniśmy mieć za intelektualistę, jego powinna cachować jakaś dociekliwość, minimum krytycyzmu. Ale on nie dopytuje się polityka, który tak mówi, z którym rozmawia, co to są te pewne interesy, jakie to interesy i co to niby ma być ten system. To jest wypowiedziane, on słucha i jak zobaczymy w taki czy inny sposób, taki sposób mówienia, populistyczny sposób, wesprze własnymi wywodami i własną erudycją. No, jak kończy się krytyka elit, która tutaj jest zawarta, bo cały czas przecież ten Mazowiecki, Geremek i Michnik to są jakieś te elity, które zdominowane zostały, no to pokazuje ostatnia Gazeta Polska. Gdyby pani była łaskawa nam pokazać tą Gazetę Polską. O. Zaraz się nam okaże Gazeta Polska. O, to jest ostatnie wydanie. Gazeta Polska niewątpliwie jest jednym z tych wulgarnych organów propagandowych PiS-u. I tutaj zdarzenia są takie, kolejne zdarzeń, że minister oświaty PiS-u, pan Czarnek, powiedział, że będzie wprowadzał wolność słowa na uniwersytety. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. To znaczy, że będzie tam można mówić wszelkie bzdury i nie będzie można tego weryfikować dotyczące LGBT i tak dalej, i tak dalej. A profesura Uniwersytetu Warszawskiego nazywana jest profeszurią. No, nie będę rozszyfrowywał tego określenia. Ciekaw jestem, ale to jest o Uniwersytecie Warszawskim. Ciekaw jestem, co by powiedział Andrzej Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyby na tej okładce była profeszuria z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo jestem ciekawy. No, ale tak to jest. Tak kończą pewne ogólnikowe sformułowania, takie rozważania o elitach i tak dalej. Tak się kończą, kiedy są zamienione w propagandę. Tak. No i powróćmy do cytatów bardzo ciekawych w tej książce. Wróćmy do okładki. Życie intelektualne III Rzeczpospolitej. Twierdzi teraz Kaczyński i znów to są takie słowa, które widać, że Andrzej Nowak no wspiera, sekunduje takim sformułowaniom. Nie byłoby zapewne aż tak pięknie, mówię o sobie samokrytycznie, Kaczyński, nie byłoby tak pięknie, całkiem pięknie, gdybyśmy doszli do władzy. Bo mamy taką gospodarkę i mamy takie społeczeństwo, jakie mamy. Ale bez wątpliwości byłoby lepiej. No, zwróćmy uwagę na taką lekką pogardę dla społeczeństwa, że nie byłoby całkiem dobrze, bo to społeczeństwo jest marne.
No, to trochę przypomina te sformułowania premiera Morawieckiego o polskim społeczeństwie, ale to zostawmy. Tymczasem, znów się powtarza ten moment, po wejściu do Unii obecny układ będzie zasilany przez znaczną ilość środków ze wspólnoty. Niby wszyscy się cieszyliśmy, ale proszę Państwa, nie macie racji, żeście się cieszyli. To tylko umocnić może nieefektywność tego systemu, także gospodarczą, tak jak globalizacja i unifikacja zbiega się w kryzysie naszej polityki, z kryzysem naszej polityki. To są ważne czynniki. No, krótko mówiąc, Unia, jak wejdziemy do Unii, to zostaną wzmocnione tylko te okropne elity. No, ja bym powiedział, no czy warto w ogóle wchodzić do Unii w takiej sytuacji. Jak widzimy z dzisiejszych działań Kaczyńskiego, niekoniecznie warto i niewykluczone, że z tej Unii, jeżeli rządy PiS-u potrwają dłużej, po prostu wylecimy z hukiem. No, tyle Kaczyński Lech w tych wywiadzie, czy wywiadach z Andrzejem Nowakiem, który politykowi PiS-u tak skrzętnie przytakuje. Przejdźmy teraz do wywiadu w tej książce z Jarosławem Kaczyńskim. Jest on o tyle ciekawy, że w tym wywiadzie z roku 2002 Jarosław Kaczyński wyraża się z pewnym pesymizmem o możliwości zdobycia władzy przez PiS i zdobycia więcej niż 25% głosów. Motywuje to tym, i to jest bardzo zresztą ciekawa tam analiza, że PiS-owi nie sposób sięgnąć do elektoratu lewicowego. No i teraz uwaga. I to właśnie spotyka się z krytyką Andrzeja Nowaka, który z osoby prowadzącej wywiad zmienia się w doradcę Jarosława Kaczyńskiego. Niemal 1/3 tekstu to są no, szerokie wywody samego Andrzeja Nowaka. Mówi on o kryzysie społecznym i gospodarczym, który postępuje i w związku z tym rośnie grupa niezadowolonych. To jest diagnoza z roku 2002. Ale ja myślę, że to, co tutaj on mówi, to ma swoją aktualność, będzie miało znacznie dłużej. I zadaje w związku z tym prezesowi PiS krępujące pytanie. Czy zamiast z góry zakładać, że pułap możliwości nie przekroczy 20%, nie skupić się na poszukiwaniu dróg do brakujących co najmniej 30% poparcia społecznego? Zamiast mówić o rywalach czy partnerach, mówić tylko o własnej propozycji dla Polski. No, w tym się kryje taka delikatna sugestia, że trzeba uzyskać absolutną większość i nie myli, w ogóle nie liczyć się z rywalami. Ja myślę, że to Kaczyński usiłuje robić, nazywając opozycję opozycją totalną. No i dalej. Trzeba przyjąć założenia ofensywne. Na nas spoczywa odpowiedzialność za politykę jako całość, za uratowanie Polski przed ostatecznym chaosem i kompromitacją. A więc widzimy cały czas tutaj, że to, co się dzieje po roku 89 w oczach i Kaczyńskiego, ale i Nowaka, który to podpowiada, podkreśla, to, co się dzieje po roku 89, to jest brnięcie w chaos i kompromitację. I ciekawy jest następny taki pasus Andrzeja Nowaka w tym wywiadzie. Proszę Państwa, podkreślam, należy koniecznie czytać to, co zostało kiedyś napisane, nawet dosyć dawno. A teraz zrobię przerwę, proszę Państwa, bardzo krótko, nie na muzykę, tylko powiem Państwu tak. Proszę o lajki, proszę o komentarze,
proszę o subskrypcję całego Resetu Obywatelskiego, ponieważ nam to ogromnie pomaga. My, dziennikarze, pracujemy tu bez żadnych wynagrodzeń, ale potrzebujemy pomocy, bardzo ważnej pomocy, asystentów technicznych, najrozmaitszych osób, opłacenia serwerów i tak dalej. I dzięki temu może istnieć niezależne dziennikarstwo i audycja może funkcjonować taka jak teraz. A więc jeżeli ta audycja się Państwu podoba, to proszę o lajki i proszę o subskrypcję Resetu Obywatelskiego. Ruszamy dalej. I mamy taki ciekawy cytat autorstwa już samego Nowaka, Andrzeja Nowaka. Chodzi o problem własności niemieckiej, niemieckich roszczeń, jakie z dniem wejścia Polski do Unii mogą być rozstrzygane na korzyść Niemców przed sądami europejskimi. No, tu znać obsesję. Proszę Państwa, żadnych roszczeń niemieckich oczywiście po wejściu do Unii wobec Polski nie było. Ale to przewiduje Andrzej Nowak. Wow, wkracza do Unii. Dodam jeszcze, że to samo z bardzo dużą intensywnością głosiła propaganda putinowska na ziemiach, polskich ziemiach zachodnich, mówiąc, odbiorą wam te ziemie, jeżeli wejdziecie do Unii. Oczywiście nie łączę Nowaka, który jest zdecydowanym przeciwnikiem Putina, Rosji i tak dalej, w żaden sposób z tymi trollami. Ale głosi to samo, ponieważ ma obsesję antyniemiecką. Ale zobaczymy dalej dlaczego. No i teraz następny wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, zatytułowany w charakterystyczny sposób, cały czas ta książka, Intelektualna historia III Rzeczpospolitej. Tytuł tego wywiadu, jak powrócić do domu. Można powiedzieć, że już pytanie zawarte, tak postawione, zawiera w sobie odpowiedź. I dalej pierwsze pytanie tego wywiadu. Stawia je Andrzej Nowak, nadaje całemu wywiadowi ton. Czy polityk, lider jednej z głównych partii opozycyjnych może zrobić, żeby Polacy poczuli się bardziej u siebie w domu? No, to jest ciekawe. To znaczy Polacy po roku 89, bo to jest sugestia, no nie czują się w domu. I w tym wywiadzie bardziej nawet niż w innych, występuje Andrzej Nowak nie tylko jako osoba pytająca, dopytująca się o poglądy wywiadowanego polityka, ale występuje jako doradca. No, jeszcze raz przypomnę, 1/4 tej książki to są książki wywiady z Kaczyńskim. Jest to centralna część tej książki. No i dalej taki fragment, już też doradcy PiSu Andrzeja Nowaka, ideologa PiSu, może nie doradcy PiSu. Jak pan wyobraża sobie możliwość zmierzenia się z systemem dominacji silniejszych finansowo, silniejszych układami politycznymi i silniejszych układami agenturalnymi? No bo to agentura, wow. Wspomniał pan też o Gazecie Wyborczej. No, wspomniał Kaczyński. Owszem, ma obsesję Gazety Wyborczej. To specyficzny i ważny przypadek. Jeżeli nie zwrócimy uwagi na media, nie damy sobie radę, bo media mogą być paradoksalnie okazać się jedną z głównych przeszkód dla dokonania tej reformy, naprawy i przełomu, który uczyniłby nasze państwo bardziej naszym, takim, w którym moglibyśmy się poczuć zadomowieni. Chodzi o rolę
jaką tutaj ma odegrać ta reforma, a media mogą temu przeszkodzić, no i niektórzy wskazują na Gazetę Wyborczą. Wow. No, czyli Andrzej Nowak, intelektualista, uważa, że wolne media są czymś groźnym. On nie chciałby występować jakoś, w jakiś sposób na rzecz, nie wiem, z jego punktu widzenia większej pluralizacji mediów, tylko w mediach widzi potężną przeszkodę, bo ktoś dominuje. To znaczy, on absolutnie nie akceptuje wyników wyborów. Wyniki wyborów, cały układ stosunków III Rzeczpospolitej to jest wynik jakichś manipulacji związanych z mediami, manipulacji elit i to trzeba złamać. Między innymi trzeba złamać media. Wow, super. Po prostu nie wiem, czy pan Kurski był kandydatem, żeby to Andrzeja Nowaka, i to jest jego ulubieniec, nie wiem, żeby te media zmienić, ale jak w każdym razie Kaczyński i Jarosław tych rad wyraźnie wysłuchał. Jest to bardzo czytelny sens tych słów. Podsumujmy ten fragment. Książka mająca przedstawić intelektualną historię III Rzeczypospolitej, licząca 600 stron, w 1/4 składa się z wywiadów z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim i jest zatytułowana ta część z Polską w centrum. Można powiedzieć, w centrum tego, co uważa Andrzej Nowak dzisiaj za Polskę, tam są Kaczyńscy. No i Jarek Kaczyński. No i jeszcze na deser, taka wisienka na torcie. A mianowicie ostatni rozdział, a zawsze ostatni rozdział jest ważny, i to on się zresztą nazywa zakończenie, to jest rozmowa z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, autorem wiersza Panegiryku na cześć Kaczyńskiego. To ten sam poeta, który w swoim czasie, w czasach PRL-u, został opisany przez Stanisława Barańczaka w takiej bardzo ważnej książce Nieufni i Zadufani, mówiącej o nowej fali poetyckiej, o takich przemianach w głowach młodszych ludzi, ale tam ten Markiewicz został zaliczony do tych zadufanych. On był się wtedy deklarował jako klasyk, no a Barańczak go opisał jako pokornie uprawiający ów neoklasycyzm w ramach PRL-owskich instytucji literackich. Po roku 89 Rymkiewicz przeobraził się w mistycznego romantyka gromiącego III Rzeczpospolitą, no i autora tego panegiryku na cześć Kaczyńskiego, chociaż mnie się panegiryk bardziej kojarzy z barokiem, a nie z romantyzmem. No i tenże Rymkiewicz mówi tak, odpowiadając na pytania Andrzeja Nowaka. Nie wiem więc, jak będzie wyglądała Polska za lat 50, czy będzie rosyjską kolonią, niemieckim protektoratem, czy potężnym imperium w środku Europy. On tego nie wie. Ale trzeciej możliwości poeta i klasyk i romantyk nie spostrzega. Nie spostrzega też innych możliwości Andrzej Nowak, zadając natomiast pasjonujące i zastanawiające pytanie. Widać w ostatecznym wygranym dla nas wieku XIX w niezwykłym zjawisku polonizowania się ludzi przybyłych z kręgu kultury francuskiej, niemieckiej, żydowskiej, z wielu rozwiniętych kultur, oni stawali się Polakami, bo Polska była atrakcyjna. Jak wśród tych, którzy na powrót stają się tutejszymi, przypominam to, ci nieświadomi polskości, tutejsi,
którzy odchodzą dzisiaj od polskości, jak to sprawić, by przekonali się do wizji siostrzeństwa z ukrzyżowanym. Wow, siostrzeństwa z ukrzyżowanym. No Polak, prawdziwy Polak ma być siostrzeńcem ukrzyżowanego. Warto się zastanowić nad tym sformułowaniem, ono jest ciekawe. Warto zwrócić uwagę, że jak to rozłożone akcenty, a mianowicie polska kultura polonizuje tych obcych, Francuzów i tych wszystkich takich, no wiadomo, no, Francuzi z widelcami mieli problemy. I w pisarstwie, szczerze mówiąc, Andrzeja Nowaka, który ja znam, bo pociągnę ten cykl, proszę Państwa, Państwo się przekonają, że wszystko przeczytałem. Andrzej Nowak tam nie dopatruje się jakichś fragmentów poważniejszych i rozważań na temat tego, co polska kultura czerpie z kultury Zachodu, z kultury Francji czy Niemiec. Myśmy tylko polonizowali tych Francuzów i Niemców. No a teraz, coraz mniej mamy czasu, ale przejdźmy do książki z roku 2004. Proszę, nie, jeszcze nie proszę o okładkę. Z wiele mówiącym tytułem Uległość czy niepodległość. O, tak, to jest ta książka. Tytuł jest wielce sugestywny i w istocie na postawione pytanie daje odpowiedź. Czy też na postawiony dylemat, tam nie ma znaku pytajnika. Daje odpowiedź. Problemem po roku 89, problemem Polski, problemem III Rzeczypospolitej jest uległość. Zobaczmy, że ta teza wyrażana jest w różny sposób. Proszę teraz o okładkę teologii politycznej prowadzonej przez Marka Cichockiego, którego też już wymieniałem jako ideologa PiS-u. Tam jest złoty ruch, czyli nieodzyskana podmiotowość. Polska znaczy nie odzyskała podmiotowości po roku 89. Ja uważam, że ta okładka jest błędem. Marek Cichocki powinien zażądać od grafika, żeby zaraz zamiast twarzy aktora z filmu Wajdy, tam był Tusk, który zgubił złoty róg i nie odzyskał podmiotowości dla Polski. Ta książka, teraz wracamy do tej książki Uległość czy niepodległość, zaczyna się od wyrazistego stwierdzenia, że w Polsce źle się dzieje. Sama ta teza nie może budzić w jakikolwiek sposób oburzenia. No bo właściwie jest zadaniem intelektualisty. No cóż by byłby to za intelektualista, umysł krytyczny, który by twierdził, że wszystko jest fajnie i dobrze. A uważam, że intelektualiści są rzeczywiście od tego, żeby się przyczepiać do rzeczywistości i być wobec polityków niepokornymi. No widzimy, że Andrzej Nowak jest bardzo niepokorny wobec III Rzeczypospolitej, ale sympatyzuje i buduje ideologię dla Kaczyńskiego. No, dodam jeszcze raz. On jest intelektualistą. On posiada wszelkie narzędzia, żeby być krytycznym. O naiwność nie możemy go w żadny sposób podejrzewać. No i teraz zasadniczą tezą książki Uległość czy niepodległość jest stwierdzenie, no już które właściwie znamy, ale to znaczy już jest druga książka, w której jest to podkreślone, że uzależnienie Polski od Zachodu to jest główny problem. Przypomnijmy, ta książka już jest teraz pisana w 10 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. I to Unia Europejska stanowi dla Polski zagrożenie, ponieważ ów Zachód chce, cytuję, za wszelką cenę układać się z Rosją, która jest coraz bardziej agresywna. No owszem, Rosja jest coraz bardziej agresywna. To wszystko prawda. I ta uwaga coraz bardziej jest od roku 2014 trafna.
odczytajmy jednak istotny fragment tej książki. Jak ta teza się konkretyzuje? Zachodnie grupy kapitałowe są zakładnikiem polityki apizmentu pragmatycznego. Wszystkie ich pieniądze zaangażowane są we współpracę ekonomiczną z Rosją i tutaj nie będzie żadnych powodów dla jakichkolwiek efektywnych, poważnych sankcji wobec Rosji i nie stanie się tak również wtedy, kiedy Rosja zajmie wschodnią Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, czy nawet Polska, bo one nie stracą dużo. No, to jest cytat. Andrzej Nowak nie przewidział jednak, czyli Zachód paktuje z Rosją i odda całą Europę Środkową. Andrzej Nowak, trafnie mówiąc o agresywności Rosji, nie przewidział jednak, że w roku 2014, a więc wkrótce po tym, jak napisał te słowa, po aneksji Krymu Zachód nałoży na Rosję dość bolesne sankcje. Wiemy dzisiaj, jak to te sankcje już wtedy, zbyt małe, może zbyt radykalne, ale jak bardzo ograniczyły możliwości militarne Moskwy. Ale też nie przewidział, jak w roku 2022 Rosja nie tylko nie zajęła Litwy, Łotwy i Estonii, a tym bardziej Polski, ale z powodu agresji na wschodnią Ukrainę, czy w ogóle na Ukrainę, Zachód toczy z Rosją otwartą wojnę. Jest zjednoczony i toczy otwartą wojnę. Cała książka, tego ten historyk nie przewidział, bo Zachód jest zły. No i z tego wynikają bardzo poważne tezy. Cała książka Andrzeja Nowaka przytacza nieustannie argumenty na rzecz zdradliwego Zachodu. Pełne jest takich zdań typu Wielka Brytania chciała nas rzucić na pożarcie Rosji Sowieckiej i tak dalej. One dotyczą historii, ale właściwie one się odnoszą do teraźniejszości, bo to, że Zachód jest zdradliwy, jest naturą Zachodu. Jaki z tego należy wyciągnąć wniosek? Na co możemy liczyć, zadaje pytanie historyk i ideolog PiS-u. Otóż możemy liczyć na siebie. Zostaje nam krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami i tak powinniśmy się trzymać. To słowa Andrzeja Nowaka. Dalej, proszę Państwa, jest dużo o wielkości Polski, która, i to Państwa nie zdziwi wobec tego, co już powiedziano, bo skoro Zachód jest zdradliwy, tak to historycznie wygląda. Rzeczpospolita była od początku otwarta na wschód i sens istnienia polegał na tym otwarciu na wspólnocie szerszej niż ta zamknięta od wschodu Bugiem i Sanem. Bardzo groźne staje się to, co czynią obecne elity, które od kilku lat redefiniują polski patriotyzm, a ta redefinicja polega na tym, żeby zwrócić się jedynie ku Zachodowi. Podkreśla Andrzej Nowak, skarży się ta na te autostrady, które biegną na zachód i twierdzi, nie mogę tego inaczej określić jak zdrada w moim przekonaniu. To jest zdrada dziewictwa. No, tak mi się powiedziało, ale ja sądzę, że jest to pomyłka freudowska, kiedy czyta się Nowaka. Zdrada dziedzictwa Rzeczpospolitej, proszę Państwa. No i teraz prawie na zakończenie. Dzisiejsza okładka do rzeczy, proszę Państwa. Ostatnie wydanie. Gdyby Pani pokazała
nam ostatnią okładkę do rzeczy. O, czy Polska może być potęgą? Jak wygramy razem z Ukrainą wojnę, to z Rosją, to Polska będzie potęgą. Tej wojny absolutnie nie wygrywa Zachód. Nie, no Zachód to jest zdradliwy, zdradza, proszę Państwa, korporacje i tak dalej. No, to mówi Andrzejowi Nowakowi historia. No, czy to nie jest ideologia PiS-u? Czy to tutaj na tej okładce, czy nie widzimy, jak to, co głosi w takim dyskursie niby akademickim, niby poważnym, nie poważnym nawet, Andrzej Nowak nie zostaje przerobiony w prymitywną i głupawą propagandę. Tak chyba jest. Ja nie znam, jakie są dzisiaj poglądy Andrzeja Nowaka. Ale to, co pisał, będziemy omawiać dalej, bo to są poważne rzeczy, moim zdaniem, które mają przerobić polską świadomość. Może Czarnek uzna, że wolność słowa to jest studiowanie na Wydziale Historii wyłącznie książek Nowaka. I tak dalej, i tak dalej. I będziemy się tym dalej zajmować. A więc twierdzę, że mamy do czynienia z historykiem, ideologiem. No i to zdarza się intelektualistom, że nagle mają zauroczenie wodzem, jakąś bardzo wąsko pojętą polityką i zdradzają swoje powołanie. Proszę Państwa, na tym chcę zakończyć, ale chcę przypomnieć. Proszę o lajki. Proszę o subskrypcję naszej audycji, ponieważ potrzebujemy pieniędzy na niezależne dziennikarstwo. Teraz jedna z pań, przemiła, poprawia kamerę i ona też potrzebuje pieniędzy, żeby z nami pracować. I to jest naprawdę konieczne, bo przecież media, tak jak TVP, zostały już opanowane, tak jak radził Andrzej Nowak, przez PiS, a chyba niektórzy z nas jednak uważają, że media nie są przeszkodą dla polskości i naszej przyszłości. Dziękuję Państwu. Reset Obywatelski.